Historia garnizonu Grossborn sięga roku 1932, kiedy to zrodziły się w głowach niemieckich dowódców plany budowy poligonu i zaplecza wojskowego na wschodnich terenach przygranicznych. W latach 1933-39 Grossborn był klasycznym miejscem ćwiczeń różnych formacji Wehrmachtu i miejscem, gdzie powstały nowe związki taktyczne. Po wojnie garnizon w Bornem-Sulinowie był największym zgrupowaniem radzieckich wojsk lądowych w naszym kraju. Od 12 lat na terenie poligonu odbywa się międzynarodowy zlot pojazdów militarnych Gąsienice i Podkowy. Na kilka dni w roku powraca tu dawna, militarna, postradziecka atmosfera. Już w pierwszych minutach obecności w Bornem można było zauważyć, że tegoroczny zlot ma ogromne zainteresowanie i rekordową liczbę uczestników. Karmimy wszystkich. Kto przyjdzie, to musi zjeść grochówkę. Radziecka gościnność, kuchnia polowa, jest jakiś patent na pyszną grochówkę? Patent, no jest. Musi być groch. Trochę mięsa, trochę takich zasad kulinarnych zachowany. I co wyjdzie, ma smakować. To jest warunki polowe. Jeszcze nikt nie powiedział, że nie smakuje. A niech by spróbował. Jesteście Stowarzyszeniem Miłośników Wojsk Polsko-Radzieckich. Jak ludzie was postrzegają? Postrzegam normalnie. Zwykli ludzie, zresztą nie spotykamy się z jakimś tam negatywnym odbiorem. My po prostu traktujemy to jako już historię. I no, historii trzeba pamiętać. No, jest to taka najnowsza nasza historia, bo te wojska radzieckie tu stacjonowały w naszych miastach. Mieliśmy kiedyś nawet nieraz jakieś tam bliższe, może handlowe kontakty bardziej. Teraz ich nie ma i polskie jednostki wojska stacjonowały. No i ktoś to musi pokazać tym dzieciom, że coś takiego było, że ten po prostu temat był w historii, dlatego tu nie ma czego się wstydzić. Zlotowi tradycyjnie towarzyszył m.in. jarmark militariów, możliwość przejażdżki pojazdami militarnymi po tankodromie i koncerty znanych zespołów. W tym roku było to m.in. WW. Uczestniczące w tym zlocie pojazdy nie muszą być zabytkami, wystarczy, że mają militarne pochodzenie. Stąd tak duża liczba poruszających się po tankodromie pojazdów gąsienicowych i nie tylko. Kras to jeden z większych pojazdów na tym zlocie. Jakieś podstawowe informacje, silnik, moc? 14 litrów pojemności, 240 koni, 12 ton wagi. Jest to największa radziecka ciężarówka tutaj na tym zlocie w Bornem-Sulinowie. Radzi sobie w terenie? No tutaj bez problemu. Dajemy radę, wszystkie górki udało się nam przejechać, także jest okej. Okay. Silnik potężny, to i spalanie też ogromne? No tutaj o spalaniu się nie rozmawia, bo tyle ile wlejemy, tyle spalimy, także spalanie jest potężne. Jak to się stało, że jest w twoich rękach? Przypadkowo. Trafiliśmy akurat taką okazję, kupiliśmy. Troszeczkę musieliśmy włożyć pracy, no, 3 tygodnie takiego przed zlotem, takiego dużego serwisu, no i udało się nam przyjechać. Jesteśmy z Płocka, czyli 350 km tutaj jechaliśmy przez 9 godzin, no i fajnie, że udało się nam tutaj dojechać. O własnych siłach przyjechał? O własnych siłach, tak. Trochę strasznie dziewczyna na zlocie z tym łomem wygląda. O nie, bez przesady, to jest tylko taki atrybut, w ogóle nie groźny. To jest fajna forma spędzania wolnego czasu dla dziewczyny? Najfajniejsza. Idzie się wyżyć, po pierwsze, a po drugie taki jest dreszczyk emocji, więc jest fajnie. Ale jest kurz, brudno trochę. A co, z cukru nie jestem, nie rozpuszczę się, jak pójdę się umyć. A jaka twoja tu rola jest? Dola? Bardzo dobra. Ja tutaj przede wszystkim prezentuję się, zapraszam klientów. Ty takim PR-em się zajmujesz? Tak. PR i marketing. Zlot na stałe wpisał się w tutejszy krajobraz i z roku na rok staje się większy, ciekawszy, atrakcyjniejszy pod każdym względem. Z historią mieszały się najnowsze dzieje rodem z Bliskiego Wschodu. Jesteśmy grupą rekonstrukcyjną z Trójmiasta i odtwarzamy 3. Batalion 1. Regimentu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, która brała udział w bitwie o miasto Al-Faluja w Iraku w 2004 roku. I tutaj prezentujemy taki punkt kontrolny, jaki zamyka obrzeża miasta, żeby nie dostały się nowe siły powstańców, którzy walczyli przeciwko Amerykanom. Ale skąd wiecie, jak to wyglądało? Jesteście związani z wojskiem jakoś na co dzień? Na co dzień niewielu z nas jest związanych z wojskiem, ale
wzorujemy się na oryginalnych, przede wszystkim dysponujemy dużą ilością zdjęć, nagrań, które zrobili żołnierze w 2004 roku. Poza tym opieramy się też na rogolaminach Korpusu Piechoty Morskiej, które są dostępne ogólne, także cały sprzęt, jaki mamy na sobie, jest poza oczywiście bronią, która jest wierną repliką, jest jak najbardziej oryginalny i wzorowany na żołnierzach, którzy brali udział w tej misji. No właśnie, tego sprzętu trochę jest, co na przykład wchodzi w skład? Oczywiście hełm kewlarowy, to jest specjalny, no, nowszy model o lżejszej wadze. Kamizelka przeciwodłamkowa z wkładami ceramicznymi, które potrafiły zatrzymać pocisk kalibru 7,62, często ratując życie. Oczywiście karabin M16A4 w tym przypadku, ładownice z amunicją i granaty, które były bardzo przydatne w czyszczeniu pomieszczeń, ponieważ Al-Faludża była bardzo gęsto zabudowanym miastem, więc marines poruszali się wręcz od pokoju do pokoju, niszcząc kolejne punkty oporu. Żar, spiekota, upał i duża ilość kurzu, jak w starej partyzanckiej piosence. Tak można podsumować aurę, jaką natura zgotowała podczas trwania 12. edycji Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych Gąsienice i Podkowy Borne-Sulinową 2015. Wyjątkowe warunki, wyjątkowa impreza. Tutaj zlot pojazdów militarnych jest po prostu na swoim miejscu.